Patronowie naszej parafii nazywani są apostołami z drugiej linii. Nie wychodzili przed szereg, pozostawali w cieniu innych. Choć byli krewnymi Jezusa, w spisach apostołów występują obok siebie na dwóch ostatnich miejscach przed Judaszem i Iskariotem. Obaj, można powiedzieć, Juda nosił to samo imię, co zdrajca Judasz. Stąd dodane drugie imię, Tadeusz, czyli odważny. A Szymon nosił to samo imię, co najważniejszy z apostołów. Stąd Szymonem Kananejczyk lub Zelota, co znaczy jego imię. Judę Tadeusza wzywa się jako specjalistę od spraw beznadziejnych, choć nie wiadomo dlaczego. Musi mieć jednak sporo pracy, gdyż spraw po ludzku beznadziejnych nie brakuje, a trzymając w ręku odbicie twarzy Jezusowej, daje nam wskazówki. W ciemnościach szukaj oblicza Jezusa. To będzie, można sobie taki fajny podpis wziąć na obrotnej stronie tego zdjęcia, które Wam się spodoba. Mamy 100 zdjęć, także spokojnie. Możemy także sobie wziąć na wsparcie siostry rodziny. To jest taki cel. Ukryjcie mnie poprzez ogrom księdza, z głębi serca i zdoła, mocą zgodzonej, wierzy święta pieśń Kościoła. Korespondencja z ośrodek aktywizujących dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach. Bardzo ważne miejsce, w którym jesteśmy. Wypełnimy pszczelarzy w innych miejscowościach, ale trzeba się stawić. Hey.